Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zaczynamy kolejnego vloga z paru dni. Czeka nas przede wszystkim fryzjer, dlatego że wypadałoby już coś zrobić z tymi włosami, także dzisiaj idę do fryzjera, zabieram Was ze sobą. No i zobaczycie jeszcze moje klasyczne parę dni i przygotowania do matury. Podajcie nam jego Instagrama, tu jest, oraz TikToka. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcecie, abym nagrywała więcej vlogów i subskrypcji, aby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy już dalej. O Jezu, aż tyle? No, wrzucę tam do samochodu, będziesz Dzięki! miała. Dziękuję. Kocham Buźkę. Cię. Buźka. Pa! Babcia mi dała obiad i jedziemy do fryzjera. Byłam ostatni raz u fryzjera chyba w listopadzie, czyli 4 miesiące temu. No i ja zapuszczam włosy, więc co jakiś czas chodzę, żeby po prostu je podciąć, żeby lepiej rosły. Dzisiaj nic specjalnego nie będę robiła, tylko podcinam końcówki. W razie czego wjadę parę piętr wyżej i pogadam z jego kumplem, co miał wygrać balon d'or. W ogóle zaparkowałam sobie przy mojej starej szkole. Kiedyś tutaj chodziłam do szkoły, a właściwie to do gimnazjum. Właśnie wyszłam od fryzjera, ale jest wiatr, więc za dużo nie zobaczycie. Zwykłe podcięcie końcowe, ale po fryzjerze te włosy są zawsze takie jak jedwab. Także czuję się, jakbym miała jedwabną czapkę na głowie. A tutaj proszę bardzo, typowa Łódź. Pokażę Wam jeszcze moją starą szkołę. Także codziennie tutaj przyjeżdżałam godzinę w jedną stronę rano w korkach. Przez 2 lata, bo do gimnazjum się tutaj przeniosłam. Wróciłam właśnie do domu, coś sobie zjem, jest 17:30 i potem mam hiszpański. O Jezus, potargałam się, ale jestem tak zakochana w tych włosach, serio, mega mi się podobają. Są takie lśniące i zdrowe. A teraz zobaczcie, maluszka! Cześć, masz misia, tak? Bawisz się misiem? Cześć, smotruchu. Cześć. Niuniuś, jesteś taki słodki. Ale mam dzisiaj zmęczone oczy. Ostatnio mi nawet pani z hiszpańskiego powiedziała, że strasznie mam zmęczoną twarz. I to jest w sumie trochę prawda. To jest właśnie ta ciemna strona matury, że jednak już właśnie no ten marzec, kwiecień, no to wychodzi to zmęczenie. I nie da się tego ukryć, że moja kreatywność też już troszkę jest uśpiona, bo strasznie dużo jest tej nauki, jestem trochę tym przebodźcowana, no ale ostatnia prosta. I na przykład pierwszy raz mam tak, że kończy mi się zapas filmów i za bardzo nie wiem, co nagrać. Nie mam pomysłu na taki film siedzony, żeby usiąść i nagrać. Po prostu jedno, o czym myślę, to matura. Jest 8:30, więc wypadałoby się iść wykąpać i spać. Jestem zmęczona strasznie dzisiaj. Dobra, idziemy się myć. Przyjechałam na balet. Boże, jaka jestem czerwona. Właśnie wsiadam do auta, bo jest zimno.
byłam w parku po balecie, się przejść, bo jest ładna pogoda w miarę. I teraz jadę do domu, muszę nagrać podsumowanie filmu Ekipa to nosi. I zaczynam nagrywać kolejny test sklepu influencera, ale na razie jeszcze nie mówię jaki, ale bardzo fajny uważam. Po prostu niedawno powstały sklep influencera. Jeszcze po drodze muszę iść odebrać paczkę i wejdę do stokrotki jakieś moje zakupy zrobić. Muszę się streszczać, bo potem mam matematykę, żeby się ze wszystkim wyrobić. Odebrane. Zamówiłam sobie statyw do auta. Będą TikToki z auta teraz. Totalnie zapomniałam, że nagrywam vloga. I nie nagrałam dzisiaj nic od rana, a jest już 16. Byłam rano w parku, zrobiłam jogę, byłam w kościele i teraz byłam drugi raz w parku, bo jest niedziela i jest ładna pogoda. Teraz zabieram się za nagrywanie współpracy, potem muszę nagrać dwa filmy i jeszcze trochę się pouczyć. W parku zrobiłam sobie zadania z hiszpańskiego, nic nie nagrałam, ale ten dzień nie był jakoś super ciekawy, więc tak naprawdę nic nie straciliście. Dobra, pierwsze instastory nagrane, teraz zabieram się za drugie. To jest drugi set. Ten kolor jest jeszcze piękniejszy niż ten niebieski według mnie. No Boże, one są takie ładne. Ja po prostu cały czas chodzę w tym staniku, bo on jest tak wygodny, że nie mam ochoty go ściągać. Jeszcze tak ładnie wygląda. Polecam śledzić mój Instagram, bo na Instastory wrzucam co jakiś czas promocje, które mamy dla Was razem z firmą Oceans Apart i na przykład są leginsy w prezencie, albo cały zestaw w prezencie, albo 25% zniżki i leginsy w prezencie. A teraz się zabieram za nagrywanie odcinka. Dobra, ponagrywałam. Zanim się pouczę, to coś sobie zjem, tylko jest mi trochę zimno w ramiona, więc muszę się przebrać w jakieś dresy może. Chciałam Wam pokazać w ogóle moje nowe bluzy, bo mi przyszły. Jednak tą zostawiam, bo miałam ją sprzedawać, ale zostawiam, bo jest piękna. Różowa, żółta, no i niebieską to już wcześniej kupowałam. Ale ja się teraz przebiorę w dres, więc za 3, 2, 1 mam moje ulubione dresy z Brandy. One są mega cieplutkie. Filmik i TikToki nagrany, także teraz się lecę kąpać i widzimy się jutro. Jestem zmęczona, jest 21. Jak ten czas zapierdziela, straszne. Więc mamy kolejny piękny dzień, piękne słońce, ale jest zimno. Jadę sobie na balet, jak zwykle za późno wyjechałam, więc jadę sobie na balet. I tyle chciałam powiedzieć. Dzień dobry. Dzisiaj jest dzień ogromnych korków. Tutaj cała ulica stoi, normalnie nie ma. No jest w sumie też taka godzina, 16:47, ale tamta droga tam też jest cała zakorkowana, więc będę pewnie jechała z 20 minut jak nic, a normalnie się jedzie 5. A jestem już głodna, a potem jadę jeszcze na paznokcie, muszę się wyrobić. Jak jechałam na balet na 13:30, to też były korki i to w tą stronę jakby z centrum do innych dzielnic, to było dziwne. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tą sytuacją na Ukrainie.
Patrzcie, jaka akcja. Normalnie się pali budynek, ogień. Dobra, wyszłam do domu, ale jestem w szoku. Codziennie chodzę tą drogą, mijam ten dom, tam normalnie mieszkają ludzie. To jest bardzo stary dom, ale mimo wszystko to jest czyjś dom i im się spalił dom. Jakby było mało teraz po prostu rzeczy takich na świecie. Wojna, pożary. I jeszcze wyjaśnię tylko, że nie zatrzymałam się po to, żeby nagrać, tylko po prostu byłam w szoku, bo jadę sobie spokojnie. Widzę, że jedzie straż naprzeciwko mnie. To wiecie, chciałam zjechać, bo jechały dwa wozy strażackie, no i zjeżdżam sobie na bok, ale spojrzałam w lewo, no nie? Bo tak zawsze robię w sumie, jak tam przyjeżdżam i patrzę, a tam po prostu ogień bucha z tych okien, więc stanęłam na chwilę z boku, bo nie byłam w stanie dalej jechać. To był taki szok dla mnie. Straszne. Mam nadzieję, że jutro będzie wszystko dobrze już i że nikomu się nic nie stało, że nikogo nie było w środku, bo jest już wieczór, jest 21, więc nie wiadomo. Przyszło mi dzisiaj kilka paczek, więc pierwsza z nich to jest lampa, która imituje zachód słońca. Będzie fajne urozmaicenie do fot, do filmów. Kolczyki zamówiłam, sobie też potem odpakuję. Uchwyt do samochodu na telefon, to już wam pokazywałam. I jeszcze z Zalando leginsy, takie zwykłe, klasyczne. A pieski się za mną stęskniły? Moje kochane, mój brudasek, Pysia, tak? Przecież dopiero co byłaś myta, już wyglądasz jak mop. No Pysia, no kobito. Boże, zapomniałam, że psy są na zewnątrz. Nie odzywałam się do was cały dzień. Jest 19:15, mam za minutę, już mam. Właściwie teraz w tym momencie powinnam się połączyć hiszpański online, bo moja nauczycielka jeszcze jest na wyjeździe. Bolał mi bardzo brzuch po obiedzie, więc nie miałam nawet siły nic nagrywać. No i teraz właśnie siadam i będę miała hiszpański. Chciałam tak się zameldować. Umyłam włosy, jak widzicie. Dobra, łączę się, bo już na mnie czeka pani. Tak sobie siedzę właśnie po hiszpańskim, przesyłam pliki, porządkuję foldery, ogarniam dyski i takie mam przemyślenie, że właśnie ludziom się wydaje, że nagrywanie na YouTubie to jest, wiecie, włączasz kamerę, nagrywasz i już masz vloga, no nie? To tak nie wygląda. Ja mam montażystkę, dlatego że ja jakbym miała się jeszcze bawić w montaż, to ja nie wiem, bym chyba nie spała. Tym bardziej, że nie umiem tego robić i nie lubię, nienawidzę wręcz takich rzeczy. I jakby to i tak dużo czasu pochłania, wiecie, to nie jest tak, że po prostu kupujecie aparat i nagrywacie i zajebiście, nie? I jesteście ustawieni. Nie. Naprawdę jest tyle innego sprzętu, który trzeba mieć. Trzeba jakby być bardzo w tym takim sukcesywnym, no bo na przykład nagrywacie vloga, tak jak ja z tygodnia, no to no możecie usiąść pod koniec tygodnia i zgrać wszystkie pliki, ale wtedy wam się, wiecie, pomiesza, więc codziennie trzeba usiąść, trzeba poporządkować te pliki do odpowiednich folderów, potem muszę jeszcze przesłać montażystce te foldery, ogarnąć zdjęcia do miniatury, potem się ustawia na YouTubie wszystko, opis reklamy, planujesz odcinek. Trzeba to jeszcze jakoś rozplanować w czasie, żebym go zdążyła obejrzeć, żeby go zdążyła montażystka wrzucić, żeby on się zdążył wyeksportować, sprawdzić do zarabiania, do monetyzacji. Ja mam na przykład dwa dyski twarde, zewnętrzne. Tu jest jeden, na którym mam wszystkie filmy, które już są na kanale, a tu jest drugi, na którym na bieżąco zapisuję wszystkie rzeczy, które nagrywam, bo mój komputer ma pamięć, no ma dużą pamięć, ale no nie starczyłoby mi, jak na przykład nagrywam vloga z tygodnia i ten vlog ma 60 giga, bo jest tyle materiału. Więc tak to wygląda, no to jest tak naprawdę dużo takiej, jakby to powiedzieć, nie papierkowej roboty, ale takiego pieprzenia się właśnie z tym przesyłaniem tych plików, porządkowaniem tych folderów, przesyłaniem na te dyski, no to jest takie, wiecie, bardzo monotonne i nudne. Bo ja na przykład siedzę przy tym komputerze i czekam aż się przełożą te pliki na dysk. I takie mam przemyślenie po prostu. Czasami sobie ludzie nie zdają z tego sprawy i pamiętam taką sytuację, że nagrywałam właśnie weekly vloga i on wleciał 3 dni po tym, jak skończyłam go nagrywać, czyli 10 dni po tym, jak rozpoczęłam weekly vloga, ale 3 dni po tym, jak się skończył, jak był ostatni dzień, bo ten vlog się składał z tygodnia. I ktoś mi napisał komentarz, chujowo, że filmy wlatują z takim opóźnieniem. Coś tam, takie było przesłanie, że żebym się bardziej postarała, nie? Żeby nie było takiego opóźnienia. I tak sobie pomyślałam, ja pierdolę.
3 dni od końca nagrywania, przecież też trzeba mieć czas, żeby to zmontować. Jakby ludziom się wydaje, że to jest takie, nagrywam i wrzucam, hop siup z dnia na dzień. No nie, no tak to nie wygląda. To jest naprawdę dużo pracy i nie tylko mojej, bo ja to muszę nagrać, muszę to wszystko poprzesyłać, ale montażystka musi jeszcze to zmontować, potem ja to muszę obejrzeć drugi raz, muszę dać jej poprawki, ona musi wprowadzić te poprawki, potem musi znowu wyeksportować film, znowu go wrzucić na YouTube'a, ja go znowu oglądam, czy wszystko zostało poprawione, dopiero wtedy ustawiam reklamy, on się sprawdza do monetyzacji, ustawiam opis, robimy razem miniaturkę i dopiero wtedy film wychodzi, także to wszystko trwa i uważam, że 3 dni to naprawdę nie jest dużo. Takie luźne przemyślenia, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Jutro się widzimy jeszcze i jutro też się pożegnamy, ale jeszcze chcę nagrać ostatni dzień. Także do jutra. Jest taka ładna pogoda, bo świeci słoneczko i poszłam sobie do parku. I ja w parku zawsze ogarniam sobie maile, jak jestem sama, bo jak jestem z mamą, no to nie używam telefonu. Ale zobaczcie, jak pięknie. Słońce wreszcie. Aczkolwiek za 11 dni znowu lecę w super miejsce. Oczywiście będzie vlog i tam też będzie cieplutko. Hejka, więc ja właśnie wyszłam sobie z polskiego, wcześniej też byłam u Krawcowej. Wracam do domu i tak naprawdę chciałam się w tym miejscu z Wami pożegnać i zakończyć tego vloga, no bo będę nagrywała od jutra kolejnego, bo w piątek coś fajnego idę zrobić znowu, też beauty, także taki beauty tydzień. Więc chciałam się z Wami pożegnać, dziękuję, jeżeli dotrwałeś tego momentu, zostaw koniecznie łapkę w górę, jak filmik się spodobał i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Klikaj dzwoneczek, pamiętaj, że jest na moim kanale włączona opcja wspierania drobnymi kwotami, także zachęcam, jeżeli chcecie, aby mój kanał się ciągle rozwijał. Podaj na mojego Instagrama oraz TikToka i widzimy się już za parę dni w kolejnym odcinku na moim kanale, a w zasadzie to we wtorek o 17. Także miłego dnia, wieczoru, poranka, nocy, smacznego, jeżeli coś jecie. Widzimy się we wtorek. Pa!